Ten Światowy Dzień Walki z Odleżynami przypada w każdy trzeci czwartek listopada. Jest to bardzo ważna inicjatywa. Przede wszystkim do tej inicjatywy pokłoniły się nad nią towarzystwa naukowe, w takim bardzo znaczeniu globalnym. I to towarzystwa naukowe właśnie chciały rozpropagować tą kwestię odleżyn, walki, rozpoznawania, jak sobie radzić w domu z odleżynami, bo jest to bez wątpienia rana, która dotyczy pacjentów jakich? Powyżej 65 roku życia, czyli seniorów, pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi. Czyli większość społeczeństwa w tym czasie ma problemy przewlekłych chorób różnych. Cukrzyca, niewydolność serca, niewydolność nerek itd., ale też pacjentów unieruchomionych z różnych powodów, na przykład po wypadkach czy incydentach, nazwijmy to neurologicznych, czy schorzeniach neurologicznych, ale i pacjentów przede wszystkim w opiece paliatywnej. I od ponad 20 lat obserwując bibliografię, widać, jak gwałtownie wzrasta liczba tychże pacjentów. I 17 listopada tego roku przypada właśnie ten Światowy Dzień Walki z Odleżynami. Ale w tym czasie na pewno te akcje, które będą się w mediach pojawiały, będą miały główny cel edukacji, tak? Uświadomienia, że czym jest odleżyna, że można ją leczyć. Pacjenci przewlekle chorzy to pacjenci, którzy już zmagają się z przewlekłą chorobą. Do tego, jeśli nałoży się nam jeszcze, mówiąc kolokwialnie, odleżyna, to zdecydowanie jakość życia jest gorsza. Nakłady ekonomiczne, finansowe i systemu, i rodziny absolutnie tutaj nie podlegają dyskusji, są ogromne, ale też właśnie ta wydolność opiekuńcza i rodziny. Często jedna z osób najbliższych musi być oddelegowana, czyli nie może pracować. Wiadomo, to jest cała kaskada różnych problemów, które wtedy się pojawiają. I bardzo dobrze, że taka inicjatywa się stała, zwłaszcza pod patronatem towarzystw naukowych, bo ma to już znaczenie wyższej rangi. W Polsce w 2010 roku zostały opracowane zalecenia dotyczące i profilaktyki, i leczenia odleżyn. Opracowania dokonali eksperci zrzeszeni tutaj pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia RAN. Także absolutnie jesteśmy krajem, który nie odbiega od zachodnich gdzieś tam norm czy naukowych tutaj doniesień, wręcz przeciwnie. Kwestie odleżeń i ran trudno gojących się. Naprawdę mamy sporo możliwości, sporo tej nowości wprowadzamy, standardów, procedur i tak dalej. Pacjent trafia do domu najczęściej z różnymi ciężkimi rozpoznaniami. No, już pomijam kwestię choroby nowotworowej, która zawsze tutaj gdzieś tam paraliżuje, a jednocześnie mobilizuje rodzinę do działania. Więc jak można sobie radzić? No, przede wszystkim szukać pomocy rzetelnej, opartej na dowodach naukowych. Czyli najlepiej zgłosić się do lekarza, pielęgniarki środowiskowej. Ale wiemy, że też nie jest to zawsze możliwe, więc dobrze jest skierować tego pacjenta pod opiekę hospicjum domowego, opiekę długoterminową, jeśli są odleżyny powyżej trzeciego stopnia, więc takie już bardzo rozległe, głębokie, na pewno oddziały medycyny paliatywnej i oddziały hospicja stacjonarne są dedykowane tymże pacjentom, bo trzeba powiedzieć, że jest to czas leczenia bardzo długi, to są tygodnie, miesiące, gdzie pacjent musi być odpowiednio odżywiany i musimy, warto wspomnieć o tym rodzinie, że no nie ma leczenia bez żywienia. Po prostu potrzebujemy bogatą dietę w białko, w pewne mikro, makroelementy, ale też musimy uświadomić, jak powinna wyglądać ta właściwa pielęgnacja skóry, że to nie tylko oliwka, ta sama, co jest dedykowana dzieciaczkom, tak? To nie ta. To są specjalistyczne środki, to są emolienty, to jest właściwa pielęgnacja, odwracanie, zmienianie pozycji w łóżku, przenoszenie tak, aby te siły tarcia, które powodują powstawanie odleżyn, nie miały miejsca bytu. Więc właściwa pielęgnacja skóry, właściwe odżywienie, ale też merytoryczne wsparcie ze strony tej personelu medycznego. Czy będzie to właśnie dobra strona internetowa, na przykład Moja Rana, gdzie profesjonaliści, to nie jakieś fora szeroko pojęte, gdzie wiesz, osoby gdzieś tam wypisują, co, kto i jak sobie poradził, bo każdy jest inny, więc jeśli jednemu pacjentowi pomoże ten środek, to koniecznie drugiemu ten sam. Więc myślę, że ta rzetelna informacja ze strony właśnie personelu medycznego, fora typu Moja Rana, właściwe odżywianie, właściwa nauka, pielęgnacji skóry, zmiany pozycji i tak dalej, to są takie pierwsze stopnie do wyjścia, tak aby jak najdłużej pacjent się cieszył dobrą jakością życia, albo ograniczamy tą ranę wtedy przez te nasze działania, albo po prostu profilaktykę włączamy odpowiednią i nie doprowadzamy do tego, aby ta rana powstała. A profilaktyka jest słowem kluczem w tych naszych działaniach.